Słychać po głosie, nie? Dziecko! Jakieś 16, 15 lat może ma. 14, 13. No to wam powiem szczerze, on nawet nie będzie wiedział, gdzie to wsadzić, nie? Ile jedziesz? 70. Proszę? Ja nie wiem, co on gada. Kolego, co się stało? Co ty mówisz? Nie, do kolegi mówię, co przede mną wywalił orła. Nie słyszę go. No mam muzykę włączoną. Ja też go nie słyszę, bo ja mam wyjebane w tego gościa. Skupiam się na trasie, a nie na nim. Za mną jedzie cały czas? Tak, ile ty masz? Jedziecie tam z tyłu? 65. Nie to właśnie, no przyjdźmy do 70 i spokój. No jadę, tak. No jak mówisz, że jedziesz 65? No bo nie, teraz... Długich świateł, kolego, możesz używać tylko jeżeli nie ma przed tobą samochodu. No. Wiesz co, ja już miałem... Ty! Przypieprzyłem w tą ciężarówkę. Dzisiaj premiera, no to warto wygrać. Tak jest, warto. Warto głosować w ramach gorącej dwudziestki. Okej, Natalia, spokojnego... O, teraz na długi jedzie. Bo on ciągle za mną jedzie. Ja to tak się domyślam, że pewnie stary się spuścił za łóżko i wychowało go stado pająków. Dobre, dobre. O, awaria, sorry. Nic nie słyszę. Co ty masz za mikrofon, gościu? Z Biedronki. Światełka. Nie, światełka. Głośniej musisz mówić. O, o. No, coś takiego, nie? Bo cię w ogóle nie słychać. Albo weź sobie w ustawieniach praw głośność. Do miasta wjeżdżamy? Zmienimy do 40, poczekamy na wasze. Nie, je, a kurde, ejki wyprzedzę. Nie uciekaj, co jest, no, wymięk już, no. Chodź dalej. Kurwa, war jest, no. Właśnie, jak on kurwa mówi przez ten mikrofon, to ja mam wrażenie, jakby on pod metrem mieszkał. Czego nic nie rozumiałem, jak on za mną tam jechał. No bo on pod metrem mieszka. Jedziesz, ja nie wiem. Ale Basia, jedź pierwsza, my wyjedziemy za tobą, bo tu jest wąsko, wiesz? Dobra, przejeżdżam koło was. Dobra, okay. Jedziemy.